Jesteśmy na terenie cmentarza żydowskiego w Zieluniu. Po terenie mnie oprowadza pan Gawenda, mieszkaniec Zielunia. Cmentarz mieści się w lesie w tej chwili. Nie znaleźliśmy żadnych śladów po tym cmentarzu. Tak? Tak. Może ja coś pan powie? Chyba, żeby coś, wie pan, jakieś poszukiwania zrobił, to wszystko możliwe, że może jakieś część tam, powiedzmy, tego pomników, ale to były nieduże takie, prawda, te, no nie pamiętam jak to nazywają. Macewy. Macewy. To były takie postawione, ale to jak mówię, no mieszkańcy tu naszej miejscowości i sąsiednich, wie pan, porozbierali po prostu. Tak, i pan jest przekonany, że tutaj był cmentarz? Tak, pan dobrze pamięta? Tak, 100%. No super, dziękuję 100%. Panu. Właśnie ta część tutaj tych starych drzew to jest właśnie ta cała posesja, tutaj ten kawałeczek jako cmentarz. Wieku drzew, widzi pan, nie? Jak pan jest trochę znawcą, to można się orientować, że właśnie tu są te samosiewy takie, najgrubsze drzewa, jakie są tu w tym lesie, powiedzmy, dookoła. I to jest właśnie ta posesja całego cmentarza. A tu jeszcze w roku 70 obok to zbierałem grzyby, ale to był lasek taki nieduży obok. Wracając kiedyś tam właśnie z dużego lasu, przechodziłem tu obok i bardzo dużo tych prawych nazbierałem.